Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was, moi drodzy, do oglądania kolejnego filmu na moim kanale. W dzisiejszym odcinku mam dla was nową grę, nowe Dead by Daylight, moi drodzy. Gra nazywa się Soul at Stake, niektórzy nazywają ją chińskim Dead by Daylight. Dlaczego? No, podobno takie chińskawe klimaty, jest dużo takich właśnie chińskich zapożyczeń i już wam mówię, o co chodzi. Dlaczego jest podobne do Dead by Daylight? Please, zamknij mordę. Nie drzę się przez chwilkę. Jak widzicie, mam na samym początku tutaj trzech morderców. Mamy trupa, księcia i pannę młodą. I słuchajcie, to nie są ogólnie mordercy jako tacy, tak jak w DBD. Oni są tu przedstawieni jako the devil, czyli diabeł. Diabeł, szatan. O to chodzi, taka jakaś nadprzyrodzona postać, tak? Diabły. I żeby pokonać tego diabła, mamy pięciu gamblerów. Jest to przedstawione ogólnie jako rozgrywka w karty, tak śmiesznie jest to przedstawione. Dokładnie też nie znam się na tym lore, tylko tyle, co tam udało mi się wyczaić, to wam mówię. I teraz, tych czterech gamblerów, którzy będą na mapie, muszą naprawić pięć takich słupów z kartami, kart decków bodajże tak się to nazywa. I każdy z tych gamblerów musi wsadzić tam odpowiednią ilość kart, żeby suma tych kart wynosiła, słuchajcie, 21. Pewnie zastanawiacie się teraz, skąd wy mamy te w ogóle karty wziąć. Ano, w tej grze, moi drodzy, są sklepy. Są sklepy, w których możemy rzeczywiście te karty pozyskać. Pozyskujemy, z tego co przeczytałem w tutorialu, trzy karty, którymi musimy uzupełniać te karty deki, czyli te filary docelowo, żeby zasilować pięć z nich i zbaniszować naszego diabła. Teraz tak, jaka jest różnica między samymi diabłami a mordercami w Dead by Daylight, moi drodzy? Ano, jest taka, że w Dead by Daylight morderca jest dużo szybszy aniżeli Survivor, a tutaj jest na odwrót. Tutaj diabeł jest dużo, dużo wolniejszy aniżeli sami Survivorzy i Survivorzy mogą robić uniki, to też jest bardzo ciekawe, więc trzeba ładnie stajmować nasz atak i dobrze go użyć, tak żeby nie wbić się w prawda, atak naszego diabła, więc to też dodatkowy element fajnej rozgrywki jest dodany. I tak, diabeł za to, przez to, że jest dużo, dużo wolniejszy, może się teleportować między wszystkimi filarami, które posiadamy. Ja wam oczywiście mówię, jeszcze ani razu nie grałem w tą giereczkę. Od razu się przyznaję, że ani razu nie grałem jeszcze w tą giereczkę, więc też docelowo nie wiem, jak to wygląda. Żadnej tutaj historii na razie nie będziemy już z tych postaci tutaj czytać. Weźmiemy sobie Daniela, bo wygląda całkiem fajnie, i wejdźmy do gry i w gierce będziemy to próbowali jakoś rozwikłać jeszcze. I tak, słuchajcie, docelowo każda z postaci ma jeszcze skille, takie haki, perki, jak zwał, tak zwał, które możemy zakupić, słuchajcie, w sklepie w grze. Bo tu mamy w rozgrywce normalnie walutę, którą możemy, słuchajcie, wydać w sklepie. Survivorzy, czyli gamblerzy, dostają tą walutę w zamian za to, że naprawiają te deki. A mordercy, czyli dewile, dostają tą walutę za to, że rzeczywiście uszkodzą jednego z gamblerów i wtedy mogą sobie dodatkowe perki dokupywać. Czyli ciekawy, ciekawy tutaj mechanizm, jak to wyjdzie, zobaczymy, czy ta gra w ogóle jest warta coś, czy nie jest. Musimy ocenić sami, słuchajcie. Jest też dużo osób, którzy oceniają tą grę na świetle po prostu Dead by Daylight. Wydaje mi się, że tych dwóch gier nie można zostawiać raz. Znaczy, można je zostawiać rzeczywiście razem, ale trzeba pamiętać, że DBD ma za sobą kupę, ogrom po prostu błędów, które były też na początku gry zrobione, i nie możemy jakby Soul at Stake'a rzucać taki na ten sam ruszt co DBD, bo DBD ma jednak już sporawy staż, a Soul at Stake jest bardzo nową grą, bo wyszła w tym miesiącu, słuchajcie, więc to jest druga sprawa, chociaż 2000 graczy to nie jest duża liczba, ale jakieś tam zainteresowanie w miarę wzbudziło, więc nie ma co narzekać. Ja sobie popijam kawkę i będziemy czekać, słuchajcie, do pierwszego meczu. Mam nadzieję, że w ogóle się uda, jak nie, to będziemy robić cięcie, ale strasznie długo będzie szukać tego meczu, mi się wydaje. No, trzeba pamiętać, że to jest jednak Early Access. Dobra, słuchajcie, jesteśmy. Nie dowierzam po prostu, że znalazłem grę. Czekałem pierwszy raz 15 minut na grę i za drugim razem mi z minutę znalazło. Także udało się znaleźć grę, słuchajcie, w końcu udało się znaleźć grę. Dzisiaj gramy sobie z Survivorkiem. Zobaczymy, jak to będzie. Miejmy nadzieję, że będzie całkiem konkretnie. Woo! Let's go!
Gramy jako gambler dzisiaj. Stealth card, widzicie, to są właśnie te stealth card, o którym wam mówiłem. Ogólnie, słuchajcie, właśnie słyszałem, że są problemy z graczem. Boże, jak jest głośno! Czego się kurwa drzesz? Nie spodziewałem się takiego zgłośnienia, czat. Zaraz to ściszymy. Zakładając, że nam się gra załaduje, ale ja pierdolę. Szczerze, to tak się ucieszyłem, gdyby się ta gra w końcu pokazała, słuchajcie. O Jezu, jak malutkie dziecko. W sumie czekania na mecz 17 minut, z czego 1:15. Po 15 minutach mi zresetowało lobby, a drugi mecz mi za minutę znalazło. Nie drze się ta gra. Ogólnie tak, pierwsza sprawa jest taka, że normal staff, świeża gra, wyszła tydzień temu, więc no będzie problem z graczami na początku, jak zawsze w takich grach. Jest! Jest! Woo! Main volume, music volume, do ściszenia mocno, main volume możemy sobie zwiększyć. No kurwa, teraz jest za cicho znowu. No ja pierdolę, ta gra jest teraz cicho jak sam skurwibąg. No to zajebiemy maksa. Ło, ło, ło! What the ha? Co? O co chodzi? Aaaa! Nie! Fuck! Uciekać! Staliśmy od razu zaatakowani. Dobra, mamy czwórkę, szóstkę i piątkę, słuchajcie. Musimy znaleźć jakiegoś... Goni mnie cały czas z feluch. Trzeba o tym powiedzieć, że musimy cały czas biegać, słuchajcie. Cały czas musimy biegać. On nas widzi przez ścianę, więc to też jest troszeczkę przypał. Uuu, pięknie! Pierwszy zrobiony, słuchajcie. Pierwszy zrobiony, co tam? Zaraz drugi już kończysz. Jak tu pięknie to wszystko robię, słuchajcie, w sekundę. Kurwa, o co chodzi w tej grze? Dobra, tu mamy sklep, ale nie mamy nic. To jest sklep? Tak, 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 to jest sklep. I z tego możemy kartę wyciągać, z tego co mamy. Open the store. Tak, stąd możemy wyciągać kartę i możemy sobie stealthy kupować. Znaczy triki. Spoczko, dobrze wiedzieć, nice, kok! Potrzebuję jakiegoś deka do naprawienia, słuchajcie, musicie mi pomóc tutaj. Where is any deck? Any deck? Zejdźmy sobie na dół, może tu coś będzie. Z tego co widzę... Nie, jeden naprawili, jeden deck dopiero naprawili, więc spoczko, jeszcze mamy czas. Kurwa, no nic tu nie ma, słuchajcie, nie mogę żadnego znaleźć. Trochę przypał, powiem wam, że jestem obsrany zawsze w takich grach horrorowych. Na początku jestem tak obsrany jak cholera. Chyba coś na górze było. Nie mogę nic znaleźć. Straszny przypał. One są pewnie jakoś oznaczone, ale ja przez to, że jestem jeszcze niedoświadczony... O, tu znowu sklep. Fuck me. Dobra, idźmy tędy, tak czy siak. Dupa. Mogę skakać? Nie mogę skakać, okej. Okay. Na dół. Z tego co mi wiadomo, one się też spawnią w randomowych miejscach, więc musimy to po prostu na zwyczajnym świecie szukać. Halo? Jest! Jest, 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 jest. M1. O kurwa! Goni mnie, gnojek. Goni mnie? Ho! 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 Shit, 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 shit. A, jak tu się nie obstrać? No i zgubiłem, kurwa, to znowu ta gra jest straszna. Okej, okay, tam jest naprawiony pięknie, drugi naprawili, dobrze, dobrze. Dzięki, dzięki guys, dzięki. Open the door. Maybe tutaj coś będzie. Ale ta gra potrzebuje tak mocno graficznego overhaulu. No pamiętajmy, że to jest pierwsza wersja gry, to będzie... Chuj zmieniane, jeszcze tam ktoś spierdzielił. Chyba skill checka. Nie, naprawiony trzeci silnik. Znaczy deck. A ja nadal kręcę się w kółko jak debil. O nie.
Czy on tylko na mnie skakał, naprawdę? Chamstwo. O, jestem kurwa, jest lesem. Jest mi głupio. Siema, siema, chodź. Idę z tobą. Witam, witam. Dzień dobry. Spotkałem kogoś. Cześć. Cure, cure, cure. I will help you. Come on. Dawaj. Uciekaj, Grażyna. Zosia, ja ci pomogę. Jesteśmy od niego szybsi. Niech nas goni. Nie, ty chuju. Mam nadzieję, że tu nie wleci. Sorry. Nie, nie, nie. Spokojnie. Chodź, 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 chodź. Nie mam pojęcia, jak te skillczeki działają teraz. Nie wiem, jak to użyć tego skillczeka. Okej, okay, courage. Odwagę. 600 punktów za odwagę dostałem. Najsik. Lecę na tą machinkę, cipulika. Tylko to tak nie działają te teraz te silniki. Bo ja jestem upocony teraz jak dziki żbik. Boję się sam skurwibąk tego wszystkiego. Najzwyczajniej w świecie jestem obsrany po prostu tej gry. Musimy znaleźć ten deck, co wcześniej go opatrywaliśmy. Dobra, słuchajcie, trzeba znaleźć konika. Tu gdzieś na środku był konik wcześniej. O kurwa. Fuck off. O! O! Pierdolę, bo ono się... Nie goni mnie, nie goni mnie. Goni tamtą, okej. Okay. Dobra, to my idziemy do tego, on był tutaj. Idę do tego silnika uparcie. Weźmy tutaj, może tutaj coś będzie. On gdzieś był w tym przejściu, tu po prawej. O! 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 Widzisz. Jest! I sealed! Fuck my life. To już jest naprawione. Też cholera, nie mam żadnych podpowiedzi do tych sealów. Pływam, że ta gra jest pojebana. Na razie jestem strasznie zagubiony, o co chodzi tutaj. Uleczyłem jedną babkę. To jest tyle, co udało mi się osiągnąć. Został ostatni seal i teraz ciekawe, ile tych seali ogólnie nam zostaje. O nie, tam babkę powalił jeden. O, ja będę chciał cię uratować. Idę cię uratować, chociaż tyle. Chcę być useful. Nie dam ci się wykrwawić. Dzilamus stał na niej, kampier. Sealowaliśmy go, victory. Okej, okay, wygrałem grę. Nie mam pojęcia dlaczego. O Boże, to tak bardzo wymaga reanimacji jeszcze. To tak frajersko wygląda. Okej, okay, śmiesznie, śmiesznie ta giereczka wygląda, słuchajcie. Zbekowa mocno. Drugi poziom wbiłem, nic nie robię tak naprawdę. Wiecie co, zagramy jeszcze jeden meczek. 7000 za escape'a i za tego. Gościu ma w ogóle pierwszą rangę, to nie ma co się dziwić. Ten weg jeden. Pierdzielony. Nice, nice. Dobra, słuchajcie. W takim razie tak, robimy leave'a. I spróbujmy jeszcze raz. Spróbujmy jeszcze raz. 7000 punktów, ale mi kurwa głupio. Ja pierdykam. You have disconnected by the host. Spoko, taki jest plan. Jest okejka. Charakter, deck. Sprawdźmy, może tutaj będziemy mogli coś. Can be drawn. Can be drawn, okej. Okay. No to jest coś, co możemy podnieść. To są te cheatsy, tak? Ale ja chyba nic nie mam jeszcze odblokowanego. Ciężko rzec, skąd to mamy dorwać. No sprawdźmy tutaj, co to jest. Czy to jest jakieś kasyno? O, okej. Okay. Rzucam 8 stówek. I teraz rysuje mi perka. Pity profit. If you win this game, you will earn 20 more stakes. Okej, okay, czyli to jest cheat jeden. Pocket money. Dark senses.
After the game starts, you'll see the aura of two card holders for 4 seconds. Oh, nice, okay. Foresight. 8 stówek następne. Pity profit. 50 more stakes. Dobra, na razie nas nie stać. Daniel, oczywiście. Robiłem sobie deka i spróbujmy coś dorzucić, bo ja chcę coś zarzucić. To są trumpsy, a cheatsów nie mogę w ogóle wybrać z tego, co widzę. Ciekawie. A, cheata za 2000 mogę wylosować. Dobra, to ja skrzaniłem, bo mogę cheatowe albo zrobić cheata, czyli PRK dorwać, albo dorwać dodatek do greczki. Moja wina. Okej, spoko. Słuchajcie, czat. Znowu czekamy sobie parę minutek. Zobaczymy. Zagramy sobie 2 mecze. Ogromnie długo będę czekał na ten materiał, ale spoko. Czego się dla was nie robi. Będę już godzinę to nagrywał. Damy radę. Damy radę. Także na razie ja idę robić różne rzeczy i czekać na kolejną grę. Miejmy nadzieję, że w miarę szybko ją znajdzie. Dobra, słuchajcie, udało się zdobyć w końcu party, Wcześniej znalazłem nam party z jakimś innym typem, ale wchodził z 6 albo 7 razy do tego samego lobby i niestety nie udało nam się z nim odpalić giereczki, ale ogólnie na tą grę już nie czekaliśmy za długo, bo z 3-4 minuty, gdzie to naprawdę dużo nie jest. Fakt faktem, to są survivorzy, ale pamiętajmy jeszcze raz, to jest nowa gra, więc nie mamy się na razie do czego przyczepiać. Jest okej, znajduję giereczki, to jest najważniejsze. Szczególnie, że mamy w miarę bliską godzinę. Znaczy nie bliską. W miarę... Boże, kurwa, brakuje mi słowa, słuchajcie. Wczesną, o, w miarę wczesną godzinę mamy. Jest 13:50 w tym momencie. Zacząłem to nagrywać około 13. No ale dajemy radę. Próbujemy cały czas. Jest okejka. Teleporter, use it to teleport yourself to a random place. Ogólnie, słuchajcie, aż się boję, jak długo będziemy czekać, żeby zagrać się diabłem, jednym z diabłów. No, miejmy nadzieję, że w miarę szybko się to uda ogarnąć. Ale zobaczymy, jaki ogólnie będziecie mieli odzew do tej giereczki. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić taktyczną mapę w górę, jeśli ogólnie wam się ta giereczka w jakimś osób podoba. Jestem ciekawy, jak ona będzie rozwijana. Naprawdę jestem bardzo ciekawy, jak ona będzie rozwijana. Dobra, szukamy pierwszego deckholdera, słuchajcie. Jest! Pięknie, deckholder pierwszy. Sealujemy to od razu. Nie wiem, jak będą używać tu tych skillczeków, słuchajcie. To jest straszna lipa. What the fuck? O nie. Teraz tu do mnie podleci i dostanę w łeb. Ciężko jest tu skillczeka trafić, naprawdę. Ja chyba muszę go na tym małym kółku zatrzymać. Tak, o kurwa, to jest trudne. O, holender. Jest ciężkie to! Wow! Mało intuicyjnie są zrobione te skillczeki. Bardzo mało intuicyjnie. Nie podoba mi się to. Bardzo mało intuicyjnie zrobione są te skillczeki. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mieliśmy wrzuconą. Piątkę sobie możemy wrzucić. Jeszcze, nie ma problemu. I piątka jest dużo szybciej się wrzuca, już widzę. Ja pierdolę, no zaraz coś mnie trafi. Dobra, udało się. I musimy jeszcze wrzucić 4 najprawdopodobniej. Więc sobie pójdziemy najpierw, spróbujemy zdobyć jakąś inną kartę. Potrzeba mieć tu 4, słuchajcie, zapamiętajmy, gdzie jesteśmy. I będziemy musieli wrzucić 4, żeby jakoś to uzupełnić. Przebiegnijmy się do tego, że ktoś na dole jest. Ale widzę sklep, widzę już sklep, jest okej. Potrzebujemy wrzucić tutaj 4 i będziemy wtedy mieli zasilowany jeden deck, więc okejka. Dobra, hyc. Powiedz mi, moja droga, mogę dojść? Przepraszam. Open store. 4, czy macie tu 4? Ajajaj. Nie ma. Są dwie, jedna dwójka jest. Trochę lipa. Jest trochę lipa. Szukamy innego sklepu w takim razie. Chociaż jedną dwójkę mogę wziąć. Wezmę tą jedną dwójkę, żeby ewentualnie w drugim sklepie znaleźć dwójkę. I spróbować. Jak to wziąć teraz? Prawym? Tak, prawym, okej. Dobra, mam jedną dwójkę. Spoko, zaraz znajdziemy. Musimy znaleźć jeszcze jedną dwójkę. Pięknie! Jeden zasilowany, ekstra. Sklep na górze. Sklepy są oznaczone tymi... A kurwa, to jest jakiś bakłażan. No to nieźle. Sklepy są ogólnie zaznaczone tymi zielonymi... Jest, mam. Zielonymi lampionami. Tam mamy sklep.
Więc spoko. Dobra. Kurde, czwóreczka, idealnie. Czwóreczka i nie wiem, weźmy jakiegoś jobka. Zamiast piątki. Dobra, jest okej. Idźmy spróbować zsilować tamtego jeszcze jednego. Czy się uda? Teraz pytanie, czy ja trafię w tamto miejsce. Trzeba pamiętać o tym, że ja za dobrze jeszcze mapy nie znam. I nie jest mi tak prosto. Z tego co pamiętam, tamto było na górze, słuchajcie. Dobra, tutaj mam sklepik. To jest ten sklepik z dołu. To było w miarę blisko tego sklepu z dołu. Tu jest zejście. I to gdzieś po prawej zaraz będzie. O, wow. Dobra, jest. Coś tu jest otwarte. Nice, to jest dokładnie to, czego poszukiwaliśmy. Czwóreczka i silujemy. Dobra, udało się. Sealed! Motherfucker. O Jezus. Te skillczeki naprawdę są trudne, tutaj cholera. Dobra, super. Jeden gościu się nam wykrwawia, bardzo mi się to nie podoba. Przyznam szczerze. Ale damy radę. Gdzie on jest dziabnięty, to jest pytanie. Chodzić tam na dole, dobra, hit. W dupie z nim, najprawdopodobniej mordulec teraz go kampi mocno. Chociaż możemy. Ogólnie słuchajcie, taka sytuacja, że my możemy ją podnieść. On ją kampi, na stówę ją kampi. My możemy ją podnieść teraz, tylko mordulec jak będzie poniżej 30%. O, teraz może go dobić na przykład już do zera. Zespodować go może. I to właśnie robi. Ajajaj, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Dobra, uciekamy. Niedobrze. Trochę lipa. Dobra, trzeba znaleźć tę silę. Nie wiem, stawiam, że one są jakoś pozaznaczone tymi lampionami czy coś, tylko ja po prostu jeszcze o tym nie wiem. Ale jeśli nie, to przydałoby się rzeczywiście coś, co by ułatwiło trochę gamblerom sprawę z znajdywaniem tych sili. Bo aktualnie no nie jest łatwo. I wręcz przeciwnie, jest bardzo ciężko jakiegoś seala znaleźć, wiecie co? Okej, właśnie ktoś naprawił w tym wewnętrznym kręgu, bo już mówię, wejdę tam, poszukam. Ale właśnie ktoś tam coś naprawił. Możliwe, że tam coś jeszcze jest do naprawienia, więc zaraz sobie tam wejdziemy. A i tak jestem dumny z siebie, że udało mi się chociaż jednego tego seala naprawić. Okej, ktoś uciekał tędy. To są trzy jakby okręgi. To w tych okręgach musimy tutaj szukać. Jest! Jopek to będzie... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Fuck. Dobra, wiecie co? Chociaż tą dwójkę tutaj wrzucimy. Dobra. Teraz będzie tu piątka potrzebna, tak? Tak, piątka. Piąteczkę to wrzucimy i powinniśmy wygrać. Jopek to będzie jedenastka chyba. Jest trochę lipa. Dobra, znajdźmy sklep najpierw. Lampion. Chodź, Rika. Nice! Zaczynam troszeczkę ogarniać te leczenia.
I dobrze. Piąteczka, piąteczka. Musimy znaleźć piątkę, słuchajcie. Piątka to jest ta, której potrzebujemy. Gdzieś tu na dole sklep był, no jak chuj był tu sklep gdzieś. Jest! Pięknie! Proszę powiedz, że masz piątkę. Fak, 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 fak. Spierdolaj! Usuńcie go od razu. Uciek, uciek, uciek. O kurwa, nie uciek. Nie uciek. Nie uciek. Ale piątki tam nie było, więc spoko. Cofnijmy się. Woo! Już się trochę obsrałem. O, hello, ale zsidowane już. Escape. Punkciory uciekły. Drugi sklepik, tu musimy piątkę wyrwać. Chociaż też będzie z piątką problem. Niepotrzebnie kurwa tą dwójkę tam wrzuciłem, teraz jestem trochę spanikowany. Jestem ciekaw, co się stanie, gdy ja wrzuciłbym miopka. Czy ja muszę to równo zrobić, czy nie muszę, to jest pytanie. Mogę próbować wrzucić tego jopka, Holender jest. Tylko jopka dużo dłużej się wrzuca, na pewno. A stawiam, że musiałbym to na zero zrobić, bo wtedy by było za łatwo. What the hell? Pięknie! Victory! Kolejna bestia rozwalona. Słuchajcie, ciężko się widać tymi... że diabła mi się bardzo ciężko tutaj gra, widzę. Nie dają sobie rady ludzie. Wcale się nie dziwię. Gierka jest naprawdę ciężka. Tylko tym razem zrobiliśmy cokolwiek. To mnie bardzo cieszy. Zdobyliśmy ponad 10 tysięcy punktów. 11 ponad. 11 i... Nie, 1100, what the hell? Nie, 11570, więc całkiem, całkiem nieźle, słuchajcie. Już pobijaliśmy jakieś... jakieś pierdoły. Dziu, jeden gościu zginął. Mówi się trudno, disconnected from the server. I dobra, słuchajcie, udało nam się zmęczyć ten dzisiejszy odcinek. Soul at stake. Pamiętajcie o tym, że zostawić taktyczną łapę w górę. Ja jeszcze sobie zostawię... tu jednego perka. Biliśmy kolejny poziom, więc najsik. I słuchajcie, zrobimy sobie gambling. Zrobimy sobie gambling jeszcze przed końcem. Trzy albo dwa cheaty sobie zrobimy. Operate the wheel. Okej. Okay. Nie wiem, o co chodzi. Trójkę. Klikam. Whatever. Takie buty. Dobra, to ja sobie mogę przesunąć. Ja sobie mogę przesunąć, żeby to dorwać. Survival. When you seriously wanted, your bleeding speed is reduced by 10%. No, zaskrzeniłem teraz. Tak cheat wygląda, okej. Okay. PT Profit Survival. Dense Fog. Dobra, wiecie co? Zróbmy sobie O2. Czy jest da rada O2? Da. Pokaż mi tego survivala. Teraz chcę sobie cofnąć. Jestem ciekaw, czy ja będę mógł rzeczywiście to założyć. Nie to. Dek. I chuja. A jest, survival, mam. Mogę teraz założyć. Nice. Czyli jakieś perki zaczynają mi się pojawiać, normalnie tam musimy z tego to wyciągać. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku z Soul at Stake. Pamiętajcie o tym, że zostawić taktyczną łapę w górę, jeśli wam się podobał odcinek z tej giereczki. Trzeba pamiętać o tym, że musimy jej dużo wybaczać, bo to jest pierwszy tydzień wyjścia tej gry, puszczenia jej w online'a, więc trzeba jej dużo, dużo wybaczyć, ale i tak wydaje mi się, że nie jest najgorsza. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siemano, hej!